Co możesz zrobić, żeby jak najlepiej znieść sesję? Oto kilka podpowiedzi. W jednym z poprzednich odcinków mówiłem o tym, jak boli dziaranie i opowiadałem o tym, jak duży wpływ ma na to zwyczajnie samopoczucie. Im lepsze, tym ból będzie znośniejszy, więc musisz zadbać o kilka rzeczy jeszcze w dniu poprzedzającym nadchodzące tatuowanie. Możesz się zdziwić, że niektóre z nich brzmią jak wyjęte z poradnika dobrego życia. Po pierwsze, dobrze się wyśpi. Jeśli pójdziesz na sesję ledwo powłócząc nogami, raczej nie doświadczysz przyjemnych uczuć. Chociaż znam tytanowych gości, którzy śpią podczas dziarania, ciebie ból najprawdopodobniej pobudzi na tyle, żebyś nie zasnął, a zmęczenie dalej cię będzie prześladować. Kiedy ja chodziłem na sesję źle wypoczęty, wbijające się igły czułem bardziej, a i samą sesję zazwyczaj kończyłem szybciej, bo zwyczajnie marzyłem już o przewinięciu tatuażu i walnięciu się na łóżku czy na kanapie. Po drugie, zjedz solidny posiłek przed wyjściem z domu. Obojętnie czy to śniadanie, czy obiad, czy kolacja, burczący brzuch nigdy nie jest dobrym sprzymierzeńcem. Jeśli myślisz, że głód przebije ból powodowany tatuowaniem, to niestety grubo się mylisz. Po prostu dołożysz kolejną cegiełkę do muru zwanego Jezu, kiedy koniec. Poza tym, jeśli nic nie zjesz, a sesja będzie dłuższa niż 2-3 godziny, to najpewniej będziesz cały czas myśleć o zamówieniu czegoś w dostawie. I to oznacza, że będzie trzeba zrobić przerwę w tatuowaniu, co wiąże się ze wzmocnionym bólem po kilkunastominutowym przestoju w sesji. Mówiłem już o tym w jednym z poprzednich odcinków, że po przekroczeniu pewnego progu bólu i zmęczenia skóry, każda przerwa to konieczność mycia i przecierania świeżej dziary, czyli rany, co po prostu nieziemsko napi***la. W górnym rogu pojawi się teraz link do tego filmu, więc możesz go kliknąć i obejrzeć później. Po trzecie, nie przeciążaj się zbytnio w dniu lub dniach poprzedzających sesję. Uwierz mi, jeśli będziesz na siłowni próbować bić własne rekordy albo wybierzesz się po raz pierwszy na ultramaraton, to zakwasy i zmęczenie dadzą ci solidnie popalić, gdy w skórę zaczną wbijać się igły. To się łączy z punktem pierwszym, ale serio, daj sobie ten jeden dzień trochę luzu. I tak musisz zaplanować krótką przerwę od treningów ze względu na gojenie się tatuażu, więc jeden dzień więcej nie powinien ci zrobić żadnej różnicy. Po czwarte, nie pij za dużo przed sesją. Oczywiście nie chodzi mi tylko o parę godzin poprzedzających dzieranie, ale również o ten cały dzień przed. Solidny kac z pewnością nie pomoże ci przetrwać tego bólu podczas tatuowania. A dodatkowo alkohol powoduje rozszerzenie się naczyń krwionośnych, więc jeśli przyjdziesz do studia jeszcze na rauszu, możesz naprawdę solidnie krwawić. A kiedy igły pójdą w ruch, to z pewnością nie pomoże tatuatorowi w wykonaniu jego pracy. Może to oznaczać konieczność przerwania sesji, niepotrzebne jej wydłużenie lub w ogóle niedokończenie projektu w zakładanym czasie. A przez to na przykład dodatkowe koszty kolejnej wizyty u artysty. Oczywiście każdy organizm jest inny, więc w twoim przypadku wypicie większej ilości procentów może nie zaszkodzi, ale po co ryzykować? Tak samo sprawa ma się w stosunku do mniej legalnych używek. Nie mam zamiaru tutaj moralizować i mówić, tak się nie robi. Twoje ciało, twoja decyzja, twoja sprawa. Po prostu miej świadomość, że niektóre substancje mogą ci poważnie utrudnić łagodne przetrwanie sesji. Po szóste, jak mawia moja znajoma, która świetnie zna się na sprawach skóry i kosmetykach, skóra zawsze podziękuje za dobre nawilżenie. Wielu tatuatorów wspomina, że czuło różnicę, kiedy pracowali nad nowym tatuażem, jeśli ich klient wcześniej o to zadbał. Z doświadczenia jako osoba, którą dzierano, powiem tyle, że zauważyłem delikatną różnicę, ale ciężko mi powiedzieć, na ile była to autosugestia, a na ile faktycznie patent zadziałał. Jednak biorąc sprawę na logikę, można stwierdzić, że skoro nawilżenie skóry dobrze na nią działa w każdych okolicznościach, to na pewno nie zaszkodzi o tym pomyśleć przed sesją. Nawet jeśli sprawi tylko, że po prostu będziesz się lepiej czuć podczas tatuowania, a więc to dobrze łączy się z paroma poprzednimi poradami. Po siódme, koniecznie pomyśl o odpowiednich ciuchach. Nie każde miejsce na ciele jest na tyle łatwo dostępne dla tatuatora, żeby jego klient mógł się bardzo wygodnie usadzić na fotelu. Przydadzą się ubrania, które są luźniejsze, nie krępują ruchów, nie będą powodowały twojego dyskomfortu przy kilkugodzinnej sesji. Żeby to dobrze zobrazować, kiedy dziaram ramię, ubieram pod koszulek, wtedy nie muszę podwijać rękawu,
co potrafi być niewygodne, a dodatkowo nawet jeśli się poruszę, ten sam rękaw nie spadnie nagle na miejsce, nad którym tatuator właśnie pracuje. Albo gdy dzieram szyję. Wtedy wiem, że będę sporo leżał, więc ubieram takie spodnie, w których po prostu mogę się delikatnie wiercić, bez przeszkadzania artyście. Kolejna sprawa jest taka, że musisz wybrać odpowiednie ciuchy ze względu na temperaturę otoczenia. Pomyśl, że jeśli będziesz dziarać plecy, to przez kilka godzin możesz leżeć bez koszulki. Nie dość, że będzie cię bolało, to jeszcze możesz zmarznąć, a to nie jest przyjemne uczucie w połączeniu z przebijaniem skóry przez igły. Jeśli tatuujesz sobie ramię czy przedramię, zawsze możesz ubrać bluzę i nie zakładać jej tylko na tę rękę. Jeśli dziarasz sobie nogę, nie musisz przecież brać krótkich spodenek, jeśli jest zima, czy w ogóle jest zimno na dworze. Wystarczy, że podwiniesz nogawkę. Znowu wracamy do luźnych ciuchów. I tak dalej. I punkt ostatni, czyli rozpraszacze. Weź smartfon czy inne przenośne urządzenie, weź słuchawki, obejrzyj jakiś film, serial, posłuchaj muzyki. Jeśli podczas sesji będziesz mieć wolne ręce, pomyśl o książce albo krzyżówkach. Weź laptopa i ponaparzaj parę sesji w CSGO albo rozegraj kilka tur w Civilization. Innymi słowy, pomyśl o wszystkim, co pomoże ci odwrócić uwagę od bólu związanego z tatuowaniem, a co nie będzie przeszkadzać tatuatorowi i innym osobom w studiu. Pamiętaj tylko o ładowarce czy bateriach, żeby twoje urządzenie nie wysiadło w połowie sesji, od kiedy to ból będzie się już tylko zwiększał. Skoro udało ci się tutaj dotrzeć, to koniecznie zostaw łapkę w górę i suba. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia za tydzień. Siema. Proszę mi go dawać. Ochrona! Ochrona! Panie, halo, halo. Pozdrawiam, właśnie pozdrawiam mamę i tatę. Weźmy taki ten miskuzji po plecach, jak w Eurotripie.